takich zwyczajów, które dotykają mocno świąt Bożego Narodzenia, to w zasadzie wszystko to, co robimy w wigilijny wieczór. Bo to jest jak gdyby odzwierciedlenie dawnych, jeszcze mocno agrarnych zwyczajów związanych z przesileniem zimowym, które w dalszym ciągu są obecne w tym naszym działaniu, przygotowując cały wigilijny spektakl, tyle tylko, że z tego już mocno nie zdajemy sobie sprawy, bo kto się dzisiaj zastanawia, po co jest choinka, takie mocno zielone drzewko, dlaczego na tą choinkę trzeba wieszać bombki, światełka i ozdoby ze słomy i gwiazdę na czubku, dlaczego wkładamy pod obrus sianko i dlaczego zostawiamy wolne miejsce przy stole. To zawsze, gdyby się mocno zastanowić, to zawsze mamy prostą odpowiedź. To jest tradycja, tak? Robimy od wielu, wielu lat, jak tylko sięgniemy pamięcią, to samo robili nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ale z takiego głębszego sensu nie zdajemy sobie sprawy, bo kontynuowanie tradycji wcale nie jest związane z taką głęboką wiedzą, żebyśmy każdy rytuał mieli odkodowany we wszystkich znaczeniach. Starczy nam jak gdyby nałożenie pewnej interpretacji chrześcijańskiej ze świętym drzewkiem, z jabłuszkiem rajskim i łańcuchem, który jest wężem i siankiem pod obrusem, który jest z betlejemskiej stajenki. W zasadzie nam to wystarcza, ponieważ to jest obraz świąt Bożego Narodzenia, ale pod skórą gdzieś tętni jeszcze inny kod kulturowy, od którego jesteśmy już mocno odlegli, a w mieście szczególnie. To właśnie te wszystkie działania o charakterze magicznym, które miały zapewnić urodzaj, pobudzenie przyrody w przesileniu zimowym, aby nam nie zapadły wieczne ciemności, aby ten dzień faktycznie miał szansę odrodzić i narodzić się na nowo, tak jak świętowali to starożytni, bo przecież to było święto narodzenia na nowo słońca. Po przesileniu zimowym wszyscy jesteśmy tego świadkami. W związku z tym w wielu tych zachowaniach było takiego dialogu z naturą, dialogu z zaświatami, z duchami, których w Wigilię zapraszano, uchylając okna, otwierając drzwi i zostawiając wolne miejsce przy stole. To tak jakby ich energia była potrzebna do tego, aby przesilenie było we właściwą stronę, taką, którą człowiek oczekiwał co roku, a nie był tego tak zarozumiale pewni, jak my dzisiaj.